Cześć Boże, Robert Knapp, witam państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś poseł Beata Kępa z Solidarnej Polski. Witamy w studiu Szczęść Boże. Cześć Boże. Pani poseł, Seń przyjął dziś ustawę o uzgodnieniu płci. Pytanie pierwsze i podstawowe: z kim to uzgodnienie miałoby następować? Z samym sobą. E, otóż rzeczywiście ja dzisiaj od rana jestem w szoku. Byłam niemal pewna, że ta ustawa po prostu nie przejdzie, że jest to. Pewien akt desperacji ze strony kogoś takiego jak Anna Grocka, która była autorką tej ustawy. Okazuje się, że nie dość, że przeszła, to jeszcze w, w, w kształcie daleko bardziej liberalnym niż przewidywała ta sama Grodzka. W związku z tym nasz szok jest dzisiaj. Bardzo duży. Oczywiście protest był spory, była wielka walka w komisji, w podkomisji. Ta procedura, która dzisiaj obowiązuje zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego jest procedurą bardzo drobiazgową, rzeczywiście bardzo trudną dla takiego transseksualisty. I jeżeli taka zgoda następuje, to ona jest obwarowana bardzo wieloma kryteriami, łącznie też oczywiście z, z elementami dotyczącymi zabiegów chirurgicznych. W związku z powyższym, nie rozumiem, to w ogóle zmieniać, jeśli już w ogóle tego typu zabieg jest potrzebny. Okazuje się, że to właściwie to już jest, to są szerokie, szeroko otwarte wrota dla wszelkich ideologii genderowych. I tutaj mamy kwintesencję genderyzmu, jeśli idzie o tą, o tą ustawę. Ona jest skrajnie niebezpieczna z punktu widzenia w ogóle naszej tożsamości generalnie i porządku, jaki mamy, chociażby jeśli idzie na podział, o, o podział na kobiety i mężczyzny. Ten porządek zostaje całkowicie tą ustawą to jest, zburzony. To jest porządek nie tylko etyczny, moralny i światopoglądowy, to jest także porządek prawny, tak, bo oczywiście. w Konstytucji, w przepisach polskiego prawa mamy jasno określone, Pewne role i pewne przepisy, które odnoszą się do kobiety i mężczyzny. Ale może zacznijmy od najbardziej, niebezpiecznej, najbardziej niebezpiecznych skutków tej ustawy, a mianowicie. Otóż wprowadza się po prostu legalizację homoseksualizmu, związków homoseksualnych. Ale rzeczywiście, że tak, może tą fundamentalną zmianą, która została dokonana, to jest kwestia redefinicji płci. Już raz mieliśmy z tym do czynienia, jak Państwo pamiętacie. Przy uchwalaniu ustawy, tak przemocowej. Dużo tutaj o tym mówiliśmy również w telewizji Trwam, gdzie tam już nastąpiła pierwsza redefinicja płci, kiedy mówiono, że płeć ma wymiar społeczno-kulturowy, a nie wymiar biologiczny. Tutaj jest jeszcze ostrzejsze postawienie sprawy, mianowicie każdy może mieć taką płeć, jakie ma odczucie. Jaką, Dokładnie. Chce, Jaką chce? Jakie będzie miał w danym, w danym momencie, w danym czasie subiektywne odczucie. Stąd, znaczy, przepraszam, że pani przerwę, co nie znaczy, że to odczucie może mu się kilka razy zmienić? Ależ oczywiście, że może, bo przecież tutaj nie ma żadnej blokady w tej ustawie, która by powodowała to, że, że można to zmienić sobie płeć tylko raz. Można to, moim zdaniem nie ma żadnej przeszkody, żeby zrobić to wielokrotnie. no To brzmi jak jakieś kuriozum, ale szanowni państwo, to się staje w tym momencie faktem. Prawem w Polsce. Tak, prawem obowiązującym w Polsce. I teraz wracając do pytania słusznego pana redaktora, cóż się może takiego stać? Oczywiście obejście artykułu 18 Konstytucji, który mówi wyraźnie, że związek zawarty w, 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 według polskiego prawa, to może być związek, związek małżeński, jest związkiem kobiety i mężczyzny. No proszę zobaczyć, przy tak łatwej zmianie płci, nawet bez zmian cech zewnętrznych, niestety, stety tutaj musi to być zabieg chirurgiczny, no dwóch panów spokojnie... I nie może zawrzeć małżeństwo, ponieważ, związek małżeński, ponieważ akty tutaj będą ważne akty stanu cywilnego. I to jest niezwykle groźna zmiana, ponieważ w akcie stanu cywilnego urzędnik będzie musiał zamieścić zmianę, której dokona sąd na wniosek takiej osoby, która subiektywnie odczuje zmianę swojej tożsamości płciowej. Przy czym sąd, uwaga, jego rolę tutaj bardzo się spłyca w stosunku do tego, co jest obecnie. Będzie to już postępowanie, można powiedzieć, Właściwie nieprocesowe, gdzie sąd sprowadza się do roli właściwie tylko takiego notariusza, który potwierdzi, że są stosowne dokumenty, a te dokumenty, uwaga, to są właściwie tylko dwa, dwa zaświadczenia od psychiatry lub psychologa do, świadczące lekarzy, o tym, tak, że, że ktoś ma przez zupełną zainteresowanego. zmianę. To, tak, to też jest ważne. To bardzo ważne, lekarzy wskazanych przez zainteresowanego, więc ja się pytam, po co lista biegłych, prawda, sądowych, którzy mają być tutaj osobami o szczególnym zaufaniu publicznym i tak dalej, i tak dalej. Szalenie groźna ustawa. I ona właściwie rozszerza krąg osób, których miałaby dotyczyć, bo do tej pory ona dotyczyła rzeczywiście osób tak zwanych transseksualistów. Natomiast teraz może również dotyczyć osób, które są na przykład chore na schizofrenię, czy też osób, które cierpią na taką chorobę, posłużyć tej choroby afektywną dwubiegunową. Te dwie choroby właśnie kojarzą się, czy objawiają się w zaburzeniach tożsamości płciowej. I te osoby również będą to mogły skorzystać w naszej ocenie bez przeszkód z takiej bardzo prostej i łatwej procedury. Jest jeszcze jedno zagrożenie, jeżeli już rozpatrujemy to z punktu widzenia prawnego, bardzo ważne. No właśnie, tu możemy sobie stawiać pytania. Takie dzisiaj sobie od rana stawiamy wszyscy. I zaraz powiem o bardzo ciekawym pytaniu, które na przykład Ci z Dariusz dzisiaj w Radiu Maryja, które mnie zaskoczyło, ale niestety może być uprawnione. Otóż, wracając do tych kwestii prawnych, to no na przykład, co będzie w przypadku, kiedy przywrócimy wiek emerytalny do poprzedniego stanu prawnego, czyli kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku lat 60, 60 a mężczyzna w wieku lat 65. No przy zmianie płci no bardzo łatwo będzie można sobie taki przywilej, krótko mówiąc, jak dla kobiety, czyli tam te wcześniejszy, oczywiście w cudzysłowie przywilej, bo tutaj z tego sobie nie dworuje, to, to, to jest ważna kwestia wiek emerytalny, ale taka osoba będzie mogła wtedy skorzystać z dobrodziejstwa ustawowego, prawda? Co w sytuacji różnego rodzaju rozwiązań innych dla kobiet, jeśli idzie o e, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych? Tam również są pewne, pewne inne kwestie. No, co w sytuacji, właśnie wracam do pytania alcadariusza, który dzisiaj jest, można powiedzieć, dobrym hitem. E, a co w sytuacji, kiedy właśnie są ktoś zmieni płeć, na przykład kobieta poczuje subiektywnie, że jest mężczyzną, dokona tej procedury. Otrzyma nową metrykę? Otrzyma, właśnie, otrzyma nowe, zupełnie nową metrykę, w której będzie wpisane to subiektywne odczucie, ta płeć jak według subiektywnego odczucia, na podstawie oczywiście orzeczenia sądowego. I co w sytuacji, kiedy taka kobieta, która stanie się na mocy tej procedury mężczyzną, na przykład będzie chciała pójść do seminarium duchownego? No, mnie zszokowało to pytanie, ale ono jest uprawnione wobec tej, tego nowego stanu prawnego, który jeszcze mamy. No rzecz jasna, ta ustawa musi przejść przez Senat, no ale wiemy, że w Senacie mamy większość, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. No ta platforma no, zaskoczyła nas. Ja już myślałam, że mnie niczym platforma tak. nie jest w stanie zaskoczyć i byłam pewna, że m, akurat tej ustawy nie przyjmie, bo ona jest chyba najbardziej liberalna w Unii Europejskiej. Ja Nie wiem, czy jest jeszcze drugi taki kraj, który by miał aż tak szeroko idące rozwiązanie. Nawet w sprawie in vitro Niemcy mają lepsze zabezpieczenia niż, niż w ustawie naszej Polskiej, więc ten skręt mocny w lewo, Platformy Obywatelskiej jest chyba już aktem rozpaczy, jeśli idzie o poszukiwania niszy, nawet niszy, jeśli idzie o elektorat. No ale mamy jeszcze podpis prezydenta. Ja mam wielką nadzieję, że ten prezydent w akcie desperacji już nie zdąży tego zrobić i, i będzie wielki apel do, do prezydenta-elekta już od 6, jak Państwo wiecie, sierpnia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, że po prostu tego nie podpisze. Pani poseł, wróćmy jeszcze na chwilę do tego wątku dotyczącego legalizowania związków homoseksualnych. Dlaczego? Dlaczego? Dla, dlatego, że tam jest wiele możliwości, tak. wyjaśnimy dokładnie naszym telewidzom. Dwie osoby, które będą miały z tej samej płci, które będą miały dwie, na przykład różne, tak, na przykład, dwie albo różne Na przykład, różne metryki, tak, tak. Stwierdzające, że jedna, jeden z nich jest kobietą, drugi jest mężczyzną. I, i zgłoszą się do Urzędu Stanu Cywilnego. Urzędnik stanu cywilnego nie będzie miał prawa odmówić rejestrowania miał... związku jako małżeństwo. Nie, dlatego, że liczą się dokumenty. Jeżeli w dokumencie, w akcie stanu cywilnego będzie stwierdzona płeć mężczyzna i stwierdzona płeć kobieta, to wtedy w świetle artykułu 18 Konstytucji, a także innych ustaw, szczególnie o kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, taka para będzie mogła zawrzeć związek małżeński. Jakie konsekwencje przeszkód? prawne? Z jakich będą ko korzystane? Wszystkie wszystkie konsekwencje, przykład... wszystkie przywileje, wszystkie dobrodziejstwa, jakie wynikają z zawarcia adopcja. związku małżeńskiego, a więc przede wszystkim również adopcja dzieci. A szeroko otwarte drzwi, już nawet nie tylne drzwi, to są szeroko otwarte drzwi do tego typu praktyki. To jest możliwe, dlatego że dla urzędnika stanu cywilnego liczy się akt stanu cywilnego. Jeśli on zostanie zmieniony bo urzędnik nie będzie mógł odmówić wpisania stanu stwierdzonego przez sąd, prawda, w orzeczeniu sądowym, na skutek wcześniej przeprowadzonej, jak widzimy, bardzo łatwej. Procedury zainicjowanej subiektywnym odczuciem danej osoby, będzie mu dochodzić bardzo często do tego typu manipulacji po to, żeby skorzystać z wielu przywilejów, które służą małżonkom. Czy można powiedzieć, że. Na przykład wspólne opodatkowanie, a, prawda, bo to są jeszcze konsekwencje. Dziedziczenie, dziedziczenie, czyli wszystkie te dobrodziejstwa, które płyną nie tylko z ustaw podatkowych, ale wszystkim z kodeksu rodzinnego, opiekuńczego, a także z kodeksu cywilnego. Czy to nie jest obejście konstytucji? Tak, to jest obejście konstytucji. Czy to jest zgodne z konstytucją? Moim zdaniem jest niezgodny z konstytucją, ale tak jak mówię, nawet nie bawmy się w zaskarżanie. To trzeba natychmiast uchylić, jeśli przyjdzie mądra władza. Uchylić bądź, e, e, jeśli będzie to miał możliwość do podpisania, pan prezydent Andrzej Duda po prostu powinien tego nie podpisać. To może jeszcze kilka przykładów innych, żeby trochę zobrazować. Ach, tych przykładów telewizją. to dzisiaj jest mnożyliśmy. Sporo, ale ten, to, te przepisy są tak marne, tak powiem, ze strony prawnej, że. Że naprawdę tutaj można wszystko wymyślić. Sytuacja na przykład taka, kiedy mężczyzna mający metrykę uzgodnioną, tak powiedzmy, z decyzją sądu jako kobieta popełni przestępstwo, to do jakiego więzienia trafi? No właśnie, <śm> nie mamy póki co więzień edukacyjnych, tylko są albo kobiece, albo, albo oddziały kobiece, albo ko oddziały męskie, więc trafi do takiego, jaką mamy metrykę? Więc jeżeli będzie mężczyzną, to będzie zgodnie z przepisami trafiał do... E, 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 jeśli jest mężczyzną fizycznie, według oczywiście naszego pojęcia obecnego, miejmy nadzieję, że to pozostanie, ale i według właśnie orzeczenia sądowego stanie się na skutek subiektywnego odczucia kobietą, no to będzie spędzał czy, czy odbywał karę pozbawienia wolności w oddziale kobiecym. No proszę zauważyć, zupełnie sprzeczne, no to kompletnie burzy porządek nie tylko moralny, ale prawo na naturalne I wszystkie te elementy, które są związane przede wszystkim z biologią, prawda? Więc no, z, jestem, jestem jeszcze wciąż od rana w organicznym tak. szoku, jak to, się, jak to się mogło stać, bo to jest po prostu, no, krótko mówiąc, sprzeczne z naturą. Pani poseł, a rozwijmy może ten przykład, o którym Pani powiedziała, z seminarium. Co się stanie, kiedy seminarium w takim e, przypadku odmówi? No wydaje mi się, że nawet sprawa może się oprzeć o dość poważną skargę np. dotyczącą dyskryminacji, prawda? nawet może oprzeć się o Trybunał jeśli idzie w Strasburgu, tak? Europejski Trybunał Praw Człowieka, wcześniej oczywiście wyczerpując wszelką procedurę w tej materii dostępną według polskiego prawa, więc to są poważne reperkusje. Jeżeli zobaczymy co robi Trybunał i w jakim kierunku idzie orzecznictwo ETPC w tej sprawie, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak chociażby ostatnie orzeczenie w stosunku do, do Włoch, no to widzimy, że to jest właśnie dyktat tego orzecznictwa nad państwami, które, członkami Unii Europejskiej. I takie straszenie, bo już dzisiaj widzę tą narrację, też mówiłam o tym w Radiu Maria, że no, jeśli Włosi tego swojego prawa nie dostosują, prawda, tego równościowego, no to w tym przypadku, szeroko pojęte, pojętego równościowego, no to będą płacić kary. I za chwilę jest już drugi podtytuł, że i Polska może się spodziewać takich kar, czyli już jest urabiany, przygotowany grunt, wykorzystując podprogowe, te takie nasze najbardziej, prawda, ojej, będziemy płacić, przecież to z naszych kieszeni, to, to, to wielu takich, wiele osób bez kręgosłupów, takich miękkich w sensie ideowym, stwierdzi, że a dlaczego my mamy z własnej kieszeni za to płacić, to lepiej niech może wprowadzić, prawda, czy, czy zaakceptować tego typu rozwiązania. Ja się bardzo obawiam, bo, bo tom, ten ton zaczyna wybrzmiewać w różnego rodzaju publikacjach, już w tej chwili za chwilę będzie bardzo mocno brzmieć, bo to jest ponieważ to lobby LGBT, bo, bo, bo jakie lobby wniosło tę ustawę, prawda? czy popierało tę ustawę, czy zabiegało o tę ustawę? Głównie właśnie lobby LGBT, które widzimy, że one jest obecne nie tylko w wielu miejscach w Unii Europejskiej, tam gdzie są ośrodki decyzyjne, ale możliwe zaczyna być też, obecne w Polsce. Możliwe są też prowokacje? Możliwe są prowokacje, ja się tego absolutnie spodziewam. Tylko po to, żeby uderzyć w Kościół Katolicki, uderzyć w to, co, co mamy jeszcze najświętsze i co, co jest o tym twardym kręgosłupie moralnym. Ja tego nie wykluczam. Dzisiaj usłyszeliśmy z Symownicy od poseł Muchy z Platformy Obywatelskiej, że tak, właściwie to nie ma o co kruszyć kopii, bo nikt do tej pory płci. Nie zmieniał po to, żeby zawierać związek homoseksualny. A cóż, pani Mucha w tej chwili jako Tuba Platformy Obywatelskiej, osoba, która ma odpowiadać prawda, za przekaz podczas kampanii wyborczej. Dla mnie z innych przyczyn, może nie chciałabym tutaj mówić, bo nie chcę wchodzić w jakieś jej życie prywatne, aczkolwiek życie prywatne polityków jest ważne i uważam, że warto oceniać również przez pryzmat pewnych kwestii takiego polityka. Dla mnie ona jest mało wiarygodna w tym, co mówi, a poza tym nie do końca czasami wie, co mówi. Pamiętamy jej słynne wypowiedzi dotyczące chociażby osób starszych. Mówię tutaj o wypowiedziach na piśmie, które są udokumentowane w, w, w piśmie Platformy Obywatelskiej, w organie nie Platformy Obywatelskiej, kiedy tak naprawdę, moim zdaniem, w mojej ocenie najgrywała się ze starszych ludzi, którzy cierpią czasami na bardzo bolesne choroby. Mówię tutaj o stawie biodrowym, gdzie ona uważała, że jakieś operacje w wieku kilkudziesięciu lat nie mają sensu, bo te osoby się nie rehabilitują, itd. itd. No, pogratulować, nie życzę jej niczego złego, ale gdyby to spotkało kogokolwiek, no to tego typu stwierdzenie świadczy o totalnej arogancji. Przypominam sobie też jej. Płomienne wystąpienia w sprawie tak zwanego, według nie to się tak ładnie nazywało, testamentu życia. Tak naprawdę chodziło o eutanazję, prawda? Więc no, to jest osoba, która widać już, jakie ma przekonania i jakie są jej, jej poglądy, jej światopogląd. A przy okazji, taka infantylność i nieznajomość, żeby ona naprawdę przeczytała dobrze tę ustawę, to krótko mówiąc, dzisiaj nie byłoby tych bredni z, z mównicy sejmowych. Może rzeczywiście przeczytajmy jeszcze dokładniej tę ustawę i zapytajmy o to, co dzieje się w przypadku dzieci, Jak, jaka, jaki element wychowawczy ta ustawa wprowadza, bo można sobie też wyobrazić taką sytuację, że jedno z rodziców rzeczywiście dostaje zgodę, dostaje nową metrykę i co te dzieci mają w tym momencie. Pomyśleć. Nie mają żadnego prawa przede wszystkim, nie, ma, nie będą mogły na przykład, jeżeli skończą, będą miały już nawet ograniczoną zdolność do czynności prawnej, to nie będą mogły występować na przykład przed sądem, prawda? W takiej chociażby sprawie, jak uzgodnienie płci. Nie będą mogły być świadkami, prawda? Nie będą mogły świadczyć na przykład przeciwko, tak? No, to różne są sytuacje na rozprawach sądowych. Krótko nie mówiąc, mają nie będą głosu. miały żadnego, nie mają, nie mają głosu i nie będą miały głosu. Zresztą w ogóle osoby trzecie podejrzewam, że nawet. Jak dobrze wczytamy się w zapisy tej, tej ustawy, to tak na gorąco sądzę, że nawet osoba chora psychicznie, bo tutaj mówiliśmy o, o schizofrenii i o, o, o tej drugiej chorobie, czyli afektywnej chorobie, e, chorobie afektywnej dwubiegunowej, jeśli takie osoby miałyby opiekuna prawnego, a to jest możliwe. Przy e, bezwłasnowolni, oczywiście to może już jest zbyt daleko idący wniosek, ale jakbyśmy się uparli przy tej e, bardzo, bo oprócz tego, że ta ustawa jest skrajnie, e, można powiedzieć, lewacka, to, to, to jest to bubel prawny, i on jest niezgodny nie tylko z konstytucją, ale z wieloma innymi jeszcze ustawami. Nie jest kompatybilna chociażby z KPC, czyli kodeksem postępowania cywilnego i kodeksem cywilnym w zakresie chociażby dotyczących opiekunów osób, osób które są ubezwłasnowolnione. To samo mieliśmy przy in vitro. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Tam była sytuacja możliwości pobierania materiału genetycznego od osoby, która nie może rozeznawać w danym momencie swojego postępowania. Podobnie jest tutaj, ten luźny przepis może spowodować również to, że taki opiekun prawny, który okazuje się, że może zastępować taką osobę w wielu sprawach, na przykład rozporządzaniem jego na przykład gigantycznym majątkiem, nie będzie mógł w tej sprawie powiedzieć nic, nawet nie będzie mógł być obecny na sali. Więc zobaczcie, jak oni się tutaj jak gdyby zabezpieczyli, obwarowali sobie to postępowanie nawet tego typu szczegółami. Ja nie rozumiem Platformy Obywatelskiej, że tam naprawdę nie było jednego przytomnego prawnika, nawet na 3 plus po uniwersytecie. Nawet na 3, plus, bo to jest w stanie prawnik roku. tak, jest dostateczny plus, czy nawet minus rozeznać pewne elementy niezgodności z... Z procedurą chociażby cywilną, która jest procedurą wiodącą w tym zakresie. To jest oczywiście ustawa SPEC, ustawa, naprawdę pogratulować. Tak, jakby w naszym kraju nie było innych problemów, na przykład dotyczących tego, że, że młodzi ludzie nie mają pracy, na przykład dotyczące tego, że wielu ludzi pracuje dzisiaj za, można powiedzieć, na świeciowych umowach, za głodowe pensje, jak chociażby kwestia w tej chwili gigantycznego zadłużenia, czy też innych elementów ochrona zdrowia, naprawdę o niczym innym odnoszę wrażenie, tylko, tylko dyskutujemy o zmianie płci i o in vitro i to jest cała kwintesencja rządów platformowatelskich. oczywiście potężny bałagan i kupa lobbystów w Sejmie. Ostatnie pytanie na koniec, krótko spróbujemy powiedzieć, jeden sąd w Polsce na razie będzie tymi sprawami się zajmował, Okręgowy Sąd w Łodzi, no i pytanie to, co już pani wcześniej powiedziała. Sprowadzenie sądu do roli tak naprawdę. Notariusza. Z notariusza, całym szacunkiem do notariusza. Ma sprawdzać jedynie opinie, dwie opinie lekarzy. A przecież wystarczy porównać to. Z, nie wiem, z, z komisjami lekarskimi w sprawie stwierdzenia niepełnosprawności? Na przykład. Oczywiście w sytuacji, kiedy jaką gehennę muszą przejść ludzie, którzy są często bardzo ciężko, ciężko chorzy, są, są wzywani przez, przed komisję, kiedy są dawane bardzo krótkie okresy prawda, uprawnienia do, do renty. Potem znowu są wzywani, znowu ta sama, ta sama procedura. A tutaj proszę bardzo, raz bardzo krótko i, i mówisz masz. tak, Więc to jest to traktowanie, traktowanie Polaków. Plus o Oczywiście, rzecz jasna, co innego, komisja lekarska, tak. zacna, składająca się z wielu mądrych głów. A, a tutaj właściwie dwie osoby, wybrane subiektywnie przez, przez tą osobę, która ma właśnie taki, Zainteresowanego. Taki, tak. Zainteresowanego. Taki, Takiej doznać, takiego orzeczenia, czy zażyczyć sobie takiego orze, orzeczenia, więc te prywatne odczucia będą sankcjonowane e, prawnie. Można by to nazwać współczesną Sodomą i Gomorą, trzeba by to nazwać w ten sposób, ale to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że nie tylko rozmywa kwestie, kwestie płci, ale prowadzi do właściwie naszego samounicestwienia i stąd z tego punktu moralnego jest to równie ważny, by nie powiedzieć, najważniejszy aspekt w tej sprawie, bo tu z prawem to sobie chyba poradzimy, mam taką nadzieję, mam wciąż taką nadzieję i tylko boję się takiego zabiegu, który już słyszymy. Proszę, żeby zwracać też ludziom na to uwagę, bo wczoraj Ewa Kopacz, czy przedwczoraj, gdy była ustawa... W, 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 dotycząca in vitro uchwalona. Ona natychmiast wyszła i ogłosiła na konferencji prasowej. No tylko my jesteśmy w stanie zagwarantować ustawę w tym kształcie, który, proszę państwa, jeśli nas wybierzecie, to tylko my, bo jak oni przyjdą, to już niczego takiego nie wiem. Czyli zobaczcie, zaczyna się straszeniem, straszeniem pisem, czyli po to nawet złe, niedobre, niedopracowane buble prawne wprowadza się na zasadzie hasła, chwytliwego i jest, krótko mówiąc, jazda na emocjach, tak, bo wiedzą, że w taki prymitywny sposób, w dotrze, stanie dotrzeć do tego miękkiego elektoratu i natychmiast komunikat jak nas nie będzie, to nie będziecie mieli tych uprawnień. Podobny komunikat podejrzewam jest już teraz w stosunku do tej grupy wyborców. Jest to nisza, więc tym bardziej dziwię się, że, że, do, że do takiej niszy aż starają się docierać, stąd widać, że jest już bardzo źle z ich poparciem. A dlaczego nisza? No bo chociażby przyznali się tym, że to tylko są okręgowe w Łodzi, czyli wiedzą, że tych spraw, na te, nie zbadali, że do tej pory tych spraw było niewiele, ale jeśli tak tak szeroko otwiera się furtkę, to tych spraw może być tak naprawdę bardzo dużo i nie będzie trudno tak zwaną zaległość strukturalną w Łodzi. Panie poseł, dziękuję bardzo za udział w programie. Poseł Beata Kępa, Solidarna Polska, dziękuję bardzo. Również dziękuję. Jeszcze raz powtórzę, że bardzo wstyd mi dzisiaj za Sejm. Dziękuję Państwu za uwagę. Program Polski, punkt widzenia 21.40 jak zwykle. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.